Akurat ten mecz nam wyszedł jako całość, jako kolektyw. Zagraliśmy jako drużyna bardzo dobrze i taktycznie, i pod względem charakteru. Mówię, mi się udało także strzelić 4 bramki, także jestem z tego zadowolony. Piłka sprawia mi nadal przyjemność, nadwagi u mnie nie widać żadnej. Kością są jeszcze raz do tych, dopóki będę miał zdrowie i siły. To jest dla mnie całe życie i będę to kontynuować najdłużej. Pan tu skromnie mówi, że cały zespół na to zapracował, ale pan jest najlepszym strzelcem czwartej ligi obecnie, a tam przecież jest pełno młodych Wilczków. Mateusz Różowicz, no też hat-trick za hat-trickiem strzela, no ale gdzie mu do pana w tej chwili? No to się zgadza, ale wie pan, jak ja wyszedł sam na mecz, to na pewno bym żadnej bramki nie strzelił i żadnego meczu sam nie wygrał. No każdy zawodnik opiera się na całej drużynie, no ja się cieszę, że mam taki zespół, że potrafimy się skonsolidować w tych ciężkich meczach i jako mała misinka Wikielec trochę mieszamy w tej lidze, no i nie ukrywam, że będziemy do końca, jak się uda, walczyć o awans. W Wikielcu jest mocne ciśnienie na ten awans, czy jednak patrzycie na to, gramy w czwartej, to gramy w czwartej, a jak się uda, to będziemy w trzeciej i będą na to pieniądze? Nie ma żadnej presji, takiej presji jedynie może paraliżować nam nogi. Staramy się chłodno do tego podchodzić, tak jak Maweł, kiedy siadam mały, że każdy następny skok jest dla niego ważny, tak dla nas jest każdy następny mecz ważny i będzie awans, będziemy na drugim miejscu, to będzie na pewno to na duży plus po tamtym roku, gdzie zdobyliśmy wojewódzki Puchar Polski, także no to stoimy się w kartach historii klubu to zapisać jakimś sporym osiągnięciem, a mówię, bez żadnej napięki, bez presji, gramy. Cieszy nas piłka i staramy się wygrywać każdy mecz. Nie próbował pana nikt namawiać, albo pana wewnętrznie jakoś tak nie kusi, że czwarta liga, ale to jakby na przykład taki, nie wiem, Stomil szukał napadziora, który będzie wykańczał akcję, to może tak jeszcze jeden sezon pograć gdzieś tam w pierwszej lidze, jakby była taka oferta? Powiem tak, ja tyle numeru telefonu nie zmieniłem od kilkunastu lat, także cały czas mam czynny, ja się czuję na siłach jeszcze podejmować wyzwania. Całe moje życie było wyzwaniem, gra w piłkę, także jeżeli ktoś by uznał, że mimo tego wieku niektórzy patrzą w metrykę, niektórzy nie patrzą w metrykę, byłbym przydatny do jakiegoś zespołu, no to chętnie bym wyzwanie podjął.